nazywam się Piotr Zakrzewski, jestem trenerem sekcji Aquażyrardów. Sekcja Aquażyrardów zrzesza około 60 zawodników. 30 z nich jest w sekcji ratowniczej, a 30 w sekcji pływackiej. Brałem pływanie, bo lubię wodę. Pływanie jest bardziej, moim zdaniem, ciekawsze i lepiej kształtujesz kondycję niż piłka, koszykówka czy siatkówka. Koszykówka nie jest niezbędna, a pływanie jest niezbędne. Trening dla dzieci w młodszej grupie jest to trening wszechstronny, gdzie podstawą jest nauczanie prawidłowej techniki wszystkich styli pływackich. I głównie na to jest wywierany nacisk. Starsza grupa jest już kształtowana wydolność oraz szybkość. Na sekcji jest ważne to, że poznajemy nowych ludzi. W sekcji najfajniejsze moim zdaniem są skoki i pływanie kraulem. Nasza sekcja ma już osiągnięcia. W zeszłym roku nasza zawodniczka Maria Łukasik zdobyła drugie miejsce na ogólnopolskich zawodach w stylu grzbietowym na dystansie 50 metrów. Nazywam się Adrianna Żywuska, mam 13 lat, zaczęłam pływać w wieku 7 lat. Zdobyłam między innymi trzecie miejsce w zawodach ogólnopolskich. Na Warszawiance byłam pierwsza i druga. Zajmowałam również dobre miejsca na zawodach na przykład w Niemczech, w Belgii. Przepisem na sukces jest praca, jeszcze raz praca, systematyczność, no i dążenie do celu. Na każdym treningu jest wielka rywalizacja. Myślę, że wielką mobilizacją są zawody dla naszych zawodników, dla grupy młodszej. Są organizowane zawody w Grodzisku, gdzie jeździmy tam do naszej zaprzyjaźnionej sekcji i ścigamy się, są takie sparingi międzysekcyjne. Polecam wszystkim pływanie, ponieważ dzięki temu można nauczyć się rywalizacji z innymi ludźmi. Pływanie to dla mnie lepsza kondycja, bardzo wielka przyjemność. To jedna z najważniejszych rzeczy. Bardzo fajna zabawa. Jest jedną rzeczą w życiu, którą bardzo lubię. I krok w przyszłość. Czyli mi wszelkie starania, żeby powstała klasa sportowa o profilu pływanie w szkole podstawowej numer 3. Rzadko w którym miejscu w Polsce no, są takie warunki, żeby dzieci mogły przejść ze szkoły, nie przebierając się na pływalnię. Zachęcam wszystkich pływaków i wszystkich w naszym mieście, żeby trenowali pływanie tak jak my. Kto wie, może za 10 lat ktoś z naszej sekcji będzie mistrzem Polski albo Europy. Zapraszamy! We'll be right back.